Więc tak naprawdę wchodzimy, aby nikogo nie było w środku. Jesteśmy impostorem! Ej, czy my... Ej, udało nam się! Ej, to... CO?! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Henry Stickman i dzisiaj, słuchajcie, zrobimy to, czego nie zrobiliśmy. W ogóle ludzie mi piszą, że 20% gry przeszedłem, więc możemy naprawdę zrobić z tego serię. W dodatku, jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie lajka, 5000 lajków i pojawi się kolejny odcinek z tej gry. I przechodzimy do najbardziej oczekiwanej przez was opcji, z tego co czytałem w komentarzach, czyli zwrócenie na siebie uwagi. Jestem ciekawy, oni tańczą razem. Jak ona się dołączy? Nie no, nie! To jest bez sensu. A, i przegraliśmy? Przecież on puścił włócznie, wystarczyło ją wziąć. Biec, tak jak wcześniej. Ale musimy odblokować nowe rzeczy, żeby tak jakby zagrać inne misje. I jestem ciekawy w sumie, co się stanie, jeżeli weźmiemy tą dziewczynę. Ona nas podrzuci do góry w jakiś sposób. Nie wiem, jakim cudem nas rzuciła. Uwolnimy swoje ręce i ją zostawimy tam. Ellie to zapamięta! Czy ona użyje swoich mocy Darth Vadera i się nas pozbędzie? I mamy znowu jakieś 4 kompletnie inne rzeczy! Dobrze, możemy ich okraść, nie wiem, oni nawet nie mają ubrań na sobie, nie wiem, jak ich mamy okraść, ale... Ale okej, dobrze, okradnijmy ich, to jest super pomysł, uciekacie z więzienia i okradacie strażników. Jeszcze jakiś średniowieczny... Co? Czemu to jest Skyrim? Nie! Chyba za dużo ze sobą wzięliśmy. Możemy przebiec, tylko coś czuję, że to... Ty... może go gońcie? Czym wy chcecie strzelać? Ta włócznia nie była włócznią, tylko... jakąś dziwną różdżką! Możemy wziąć też swoją różdżkę. Nie wiem, co to jest w ogóle. To wygląda, jakbyśmy mieli zaczarować ich melodią. Mamy też pierdziawkę tutaj, ale zostawimy to sobie na koniec, bo zgaduję, że to wyjdzie, nie? Czekajcie, czy my... Zaczarowaliśmy... Co się stało? Aj, no ale jednego powinieneś się móc pozbyć. Ale my chyba go nie zaczarowaliśmy, tylko dawno nie słyszał tak słabej muzyki, więc postanowił sobie pójść. Także została ostatnia rzecz. Czemu to jest kamień? No nie. Czy oni będą się kłócić o bąka? A, biją się. Uciekliśmy. Ej, nie ma tej dziewczyny! Możemy jakiegoś power jumpa. Czemu my mamy co chwilę jakąś nową moc? To mnie tak zadziwia w tej grze. Oczywiście możemy też wyjąć milion rzeczy z kieszeni, ale użyjmy power jumpa, bo to wydaje się najlepszą rzeczą. Tutaj. Oczywiście potrafi skakać na 10 metrów, ale nie potrafi zeskoczyć z 5. Musimy zejść po windzie. No, pojechanie windą chyba nie jest zbyt dobrym pomysłem, chociaż najnormalniejszym. Użyjmy bungee. Zawsze chciałem skoczyć sobie na bungee i co? Chyba już nie chcę skakać na bungee. Nie no, jak zamówimy windę i to zadziała i nie przyjedzie tu strażnik. Nie no, nie wierzę, że on sobie ucieka z więzienia windą, nie? Nie, niemożliwe. Chyba spotkaliśmy strażników. Ale wróćmy tutaj i zobaczmy, jakby wyglądały fejle. No bo skoro umiemy skakać wysoko, to też możemy użyć sprężyny, żeby skoczyć wysoko. Aha! A jak skoczyłem sobie normalnie, to mnie nie zauważył, tak? Dobrze, a to już jest profesjonalny sprzęt, żeby się dostać na górę. Okej.
Okej. Czyli musimy w skrócie użyć balona. Balon to jest jedyna... Nie no, nie wierzę, że to tak działa. Jak mocno on napompował tego balona. I jesteśmy teraz w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Możemy użyć helium, czyli... Helu, po którym się zmienia tak głos. Żeby przelecieć sobie jakoś tędy. Balansować nie chcę, bo ten gość jest coraz gorszy, jeżeli chodzi o umiejętności. Więc uwaga, używamy helu. O, okej. Okej. Czy on przeleci po prostu? Ale nie zmieścisz głowy. Ej, to zadziałało! Mamy tutaj dwóch przeciwników i mamy pudełko. Możemy wejść do pudełka i się po prostu przemieścić. Mamy liść i mamy jakiś shadowzer. Nie mam pojęcia, co to jest, ale chcę to wykorzystać. Możemy stać się cieniem. Okej, używamy. Jesteśmy cieniem. Tylko chmury nadchodzą. Chmury nas zabiły. W ogóle wróćmy tutaj na chwilę i bo jestem ciekawy, w sumie skoro on potrafił balansować w powietrzu, bo w powietrzu też trzeba balansować, to czy będzie potrafił balansować po rurze? Okej, wszyscy... No cóż, jesteśmy w starym więzieniu, a znając życie, jeżeli przejdziemy w butach, to rura się nie zepsuje, nie? Tylko... chodzić. On nawet nie ruszył. Okej, okay, bądźmy liściem. Bo... Przecieliśmy. Możemy wybrać teraz pojazd, którym będziemy się poruszać. No łodzią tą nie będziemy płynąć, bo się zamrozimy w międzyczasie, coś czuję. Możemy polecić rakietą. Dobra, do rakiety wskakujemy. Nie wiem, skąd oni rakietę... Diesel się odpalił. Zgaduję, że... Nie potrafimy... latać rakietą. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych dwóch ostatnich rzeczy, zobaczmy, co się stanie, jeżeli będziemy pudełkiem. No bo tutaj nie ma nic podejrzanego, prawda? To jest tylko... Nie no, oni grają... pokera na mnie. Dobrze, to jest jedyna słuszna opcja. Uciekać wielkim statkiem, ciepłym w środku, z masą paliwa, który potrafi przepłynąć naprawdę dużo kilometrów, więc tak naprawdę wchodzimy, oby nikogo nie było w środku. Jesteśmy impostorem. Ej, czy my... Ej, udało nam się. I to... Co? Jednak w sumie jedna osoba na taki statek to chyba za mało i odkryliśmy właśnie to. Czyli serio musimy uciekać łodzią małą, pontonem. Pontonem, który będzie mega wolnym, przecież my... Kto płynie łodzią zwykłą przez ocean, żeby zobaczyć jego rodzinę, nie? Dobrze, ale przejdźmy do tego, że poczekaliśmy na to, że nas przeprowadzą do innego pokoju więziennego. No i skąd ty masz te rzeczy? Zawsze mnie to zastanawia. Rozumiem, że możesz udawać chorego, bo mamy wybór udawać chorego. Mamy wybór zjeść ciasto, co nie wiem, co ma zmienić w naszym życiu. Mamy wybór mieć laserowy samolot. Mamy jakiś dźwiękowy... nie wiem, pulsometr, czy nie wiem, jak to może się nazywać. I mamy teleporter. Teleporter nigdy nam nie wychodził, ale teraz powinien wyjść. Proszę, nauczyłeś się już z tego korzystać, proszę. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Nie no, już więcej z tego po prostu nie skorzystam, to jest tak głupie. W sensie, nasza postać jest głupia, bo nie potrafi z tego w żaden sposób skorzystać. Przecież tu są cztery przyciski. Znaczy jeden główny. Mamy laserowy samolot. Laserowy samolot może być dobry, bo nam otworzy wejście w
dół. O, kogoś zgnietliśmy chyba. I mamy jedną rzecz nieodblokowaną, więc będziemy mogli sobie to odblokować, ale możemy zadzwonić do rządu. Dosłownie do rządu jakiegoś kraju. Okej? Yeah. Oh, Henry. How's it going? O, to nasz ten przyjaciel. Ten chory taki troszkę psychicznie. Czy on będzie nas ratować? Kiedy ty nie latasz, ziomeczku? Okej. Zbliża się do nas. Okej. Przechodzimy sobie. Czy my mamy nagle nową moc? Możemy się zakopać pod ziemią. Tak zgaduję, nie wiem co to znaczy dokładnie. Możemy mieć bąbelkową osłonę, znaczy tarczę, oraz być flaszem. Więc niech będzie. Użyjmy mocy. Nie, jako on w nas wleci. Proszę. Proszę, nie wlatuj w nas. Nie. Myślałem, że w nas wleci, więc jest dobrze. Możemy użyć jego, żeby zdjął tego strażnika. Możemy użyć jakiegoś małego helikoptera oraz wyjąć snajperkę, nie wiadomo skąd. Ale użyjmy naszego przyjaciela kochanego, ponieważ on nas kocha. Zobaczmy, co nasz przyjaciel... CO NAS PRZYJA... Jak ja go nienawidzę, on robi cały czas to samo, chciał w nas wlecieć. Co w ogóle da namierzenie go, bo to jednak nie jest snajperka, to jest po prostu luneta sama. Sama. Okej. Czy on nas zdjął? Nienawidzę go. Zanim przejdziemy do tego następnego, bo nie chcę nic pomijać, dosłownie nic pomijać, zobaczmy co inne opcje robią, bo możemy... Wow, mamy magię ziemi! Ale super! Czemu inni mają magię? Zostaliśmy pokonani przez kamień, będąc magiem ziemi. A jeżeli użyjemy ochrony, to zobaczcie, nic nam nie będą w stanie zrobić, tylko... My też nie możemy uciec zbytnio. Także już finalnie używamy tego mini helikoptera. Zobaczmy. Z tyłka mu mini helikopter wy... Okej. Czy on będzie lądował normalnie? Tylko musimy się pozbyć tych gości. Zobaczcie, oni rakietnicą już strzelają w niego. Pozbądźmy się tego najpierw. Weźmy... Nie no, to jest super kierowca. Czemu nie zabrałeś mu bazuki? Także wracamy do statku z Among Us. Znaczy, tak mówiliście, że to statek z Among Us. W co wątpię. Ale niech będzie. Teraz musimy użyć czegokolwiek innego, bo używaliśmy wcześniej tego. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to zapraszam. I chyba nie używaliśmy żadnej innej rzeczy. Zobaczcie, tam lecimy tym helikopterem. Strzelił i wylądowaliśmy po cichu. Po cichu wylądowaliśmy. Nie wiem, jakim cudem on przeżył w tym. Dobra, mamy krzesło. Nie wiem skąd on ma krzesło wyjąć, bo krzesło jest dopiero tutaj. Mamy laser i mamy silnik odrzutowy, także weźmy laser. Laser to jest super opcja. Jednak to nie jest super opcja. Nie wiem, kto to projektował, tą kulę, ale mam nadzieję, że nie ja. Dobrze, krzesło. Nie wiem, w czym ma nam pomóc krzesło. Aha. I teraz będziemy walczyć ze wszystkimi bandytami. Musimy się wystrzelić. Zobaczcie, udało się nam uciec. Biegniemy, gdzie my biegniemy, skoro musimy złapać ten notatnik. Cały... Nie... Metalowa... Pięść... Ciężko wybrać którąś z rzeczy, skoro ma się 2 sekundy na wybór. Okej. Bierzemy metalową pięść. To jest super pomysł, żeby się przebić przez metalowe drzwi. Ale widocznie nie zawsze mamy taką moc. Przebijmy się w takim razie czymś innym. Mamy... Nie no...
fasolkę zjadł i się przebił przez wszystko. Teraz musimy złapać tego gościa na górze. Tu w ogóle jakiś gość się patrzy, on jest z ochrony, ale tak średnio chyba mało ci płacą, ziomeczku, że nawet nie chcesz wyjść zza drzwi. Czy my możemy zgiąć metal? Czekajcie, o co tu? O! Chyba wszyscy nie żyją. Nie wiem skąd on bierze te moce czasami, ale niech będzie. Rocket Jump. Rocket Jump wygląda jakbyśmy mieli sami siebie działa! 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 To jest boss jakiś! Okej. Okay. On ma pistolet, trzeba uważać. Nie no, mamy nóż i jojo, nie? Jak nóż nie zadziała, a jojo zadziała... Co się dzieje? Ale super! Co my mamy w zanadrzu? Mamy... Skąd mamy piłę? Pokonaliśmy go. Dostaliśmy namiot. Czemu tak statek jest zbudowany? Kto go tak budował? Czemu te przejścia nie są połączone ze sobą? Możemy być mięśniakiem chyba. Zobaczmy. O! O! Chyba troszkę za dużo. W sensie za dużo steryt. Spokojnie więc sobie przelećmy. Bez stresu. Bez... No i zobaczcie, to się nazywa profesjonalizm. Nie wiem skąd on to wyciągnął w ogóle. I złapaliśmy tego gościa. Nie wiem czemu za naszyjnik go ciągniemy. I przejmujemy go. Tylko nie ufam temu naszemu przyjacielowi, ale... Ty... Skąd masz wziąć czołg? Skąd masz wziąć czołg? Ja chcę czołg. To jest oczy... A wsiędziemy... A jak on ma nas złapać, skoro spadamy? Hop. Okej. Okay. I oddaliśmy tego gościa im. I oczyścili nas z zarzutów wszystkich. Czy oni nas zostawiał na pusty... Aha! Mamy czołg dla siebie. Spoko. To ja jadę zniszczyć świat w takim razie, skoro zostałem oczyszczony z zarzutów i jeszcze to był sam prezydent to podpisał. Nie wiem, czy ten nasz przyjaciel jest prezydentem, ale... Wytłumaczcie mi w komentarzach, bo nie nadążam czytać, skupiając się na nagrywaniu. Ale jakie inne opcje mamy, żeby stąd uciec? Bo możemy uciec rakietą. Czekajcie. Czemu strzeliłem w swoje... swojego? Czemu? Jakim cudem helikopter zdjął taką wielką maszynę? Spadochron. Czy spadochron uniesie dwóch gości? Daj. No nie trzymał się. Weź tak przybliż. No co mogę powiedzieć? O co chodzi z tymi lalkami? Czy zrzucimy lalki, to oni będą myśleli, że to lalki są? I zobaczcie, że oni myślą, że... Uciekliśmy od nich, okej. Czy my zdobędziemy nowych przyjaciół? I zaczęliśmy okradać z nimi dosłownie wszystko. Czyli rozumiem, że to otwiera nam kompletnie nowe drogi, żeby sobie coś przejść. Czekajcie, czy my możemy łączyć to na przykład z tym, to z tym, to z tym. Ej, przecież... Tu jest za dużo tego. Możemy wziąć swoją dziewczynę i możemy być też liderem tych całych złodziei. I co jakbyśmy połączyli te dwie rzeczy? Co się wtedy stanie, jeżeli połączymy te dwa teamy? Zobaczcie. Zobacz, dziewczyna. Jestem ko... Ale ona jest super, ona chce już się zapisać do nas. O, już jesteśmy źli. A zobaczcie, teraz jesteśmy po drugiej stronie. I teraz to my będziemy lecieć rakietą. Czekajcie, czy oni nas zdradzają? A, okej. Okay. Atakują nas. Super.
Czemu my nie mieliśmy tego typu pomocy? Tylko musieliśmy sami wbijać ze swoją dziewczyną i zatrzymać tą rakietę. Wiecie co? Mimo, że mamy jakieś super ekstra narzędzia, które powodują, że moglibyśmy zniszczyć ten helikopter, użyjmy naszej pięści. Żeby się go po... No tak. Zapomniałem, że nasza postać ma problemy ze sobą i umie wywalić helikopter w kosmos, a nie umie spaść z 30 metrów i przeżyć. Mamy jakiegoś grappling hooka, żeby się złapać z tego helikoptera, dostać się do środka, pobić wszystkich i zacząć strzelać. Czekajcie, uratować go czy nie? Bo on chce od nas przejąć dowodzenie, ja to czuję po prostu, więc możemy go porzucić. To jest super... Yeah, sure. Super opcja. Porzuciliśmy go. Czekajcie, bo to ja! Wasz szef, no. Zestrzelili mnie. Użyjmy helikoptera, czy będziemy jak ten prezydent, znaczy kolega. Znowu to samo. Kim myślisz, że jesteś? Tym Charlesem, czyli tym samym gościem, co wleciał helikopterem wtedy. Ale słuchajcie, to wszystko na ten odcinek, na obecną chwilę. Ziomeczku, nie pomyślałeś, że trzeba sterować helikopterem i nie można strzelać na raz? Także jeżeli chcecie więcej tej gry, to piszcie w komentarzach. Ja was żegnam. Jeszcze sam z siebie znokował. Pa, pa, pa.